Dzień dobry, kochani. Jestem podekscytowany, dlatego że to jest pierwszy odcinek po kilkumiesięcznej przerwie. Pierwszy odcinek w sezonie 2023 i przy tej okazji razem z Damianem, moim dzisiejszym gościem. Siema. Życzymy Wam wszystkiego dobrego w tym nowym sezonie motocyklowym, który pewnie już rozpoczęliście. Dziś razem z Damianem, moim i Waszym gościem, jest ta oto Honda CBR 1000RR Fireblade ST59. Łatwo zapomnieć te oznaczenia cyfrkowe, jakie stosowała Honda. Rocznik 2009, ten model był produkowany od roku 2008 do roku 2012. No, tak. I co ciekawe, to ja już odszczekałem to, ale kiedy ona się pojawiła na rynku, właśnie w roku 2007, pod koniec 2007 ją pokazali, to ja jako wtedy młody, początkujący dziennikarz powiedziałem, że ona jest brzydka i że ten przód wygląda tak, jakby ktoś ją kijem baseballowym uderzył, że jest spłaszczony, że jest nieładny. Ona mi się później opatrzyła i ja po 2-3 latach to odszczekałem, powiedziałem, nie, no dobra, fajny Fireblade jednak. Historia tego modelu, historia modelu Fireblade zaczyna się w roku 1991 i przez całe lata 90. budowała się, tworzyła się ta legenda, ubywało kilogramów, przybywało mocy, pojawiały się kolejne modele, kolejne wcielenia. Dobrnęliśmy do roku 2000, urosła pojemność, kolejne Fireblade'y, dobrnęliśmy wreszcie do 2008. Wychodzi SC59, w 2009 z taśmy produkcyjnej zjeżdża ten model, kupuje go pierwszy właściciel we Włoszech. Dokładnie. Jeździ nim przez chwilę, robi nim 12 tysięcy kilometrów, z takim przebiegiem go kupiłeś. Tak. I tu pojawia się Damian, wybacz mi ten przydługi wstęp, i Damian odkupuje tego Fireblade'a z niewielkim przebiegiem, robiąc na nim kolejne kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na torze, w turystyce bliższej i dalszej, jeżdżąc po różnych wyspach, Zakynthosach, Sycyliach, i o tym wszystkim nam dziś opowie. Partnerem serii Bary na używkach jest RR Moto z Torunia i z Warszawy. Największy sklep z odzieżą i akcesoriami motocyklowymi w Kujawsko-Pomorskim, a teraz również największy sklep motocyklowy w Warszawie. Czynny od poniedziałku do soboty i w niedzielę handlowe od godziny 10 aż do 20. Zacznijmy od tego, jak stałeś się właścicielem, drugim właścicielem tego egzemplarza, którego odsprzedał Ci pewien Włoch. Bardzo prosta historia. Wystarczy przez pół roku przeglądać wszystkie ogłoszenia i upatrzyłem sobie sztukę pod Krakowem. Co prawda była czarna, ale mówię, w końcu jakaś sensowna sztuka się pojawiła, nie wygląda na ulep, ani nic takiego, więc pojechałem pod Kraków nocnym pociągiem z Gdańska. No i tam na miejscu się okazało, że a tutaj jakieś mankamenty, tu jednak leżał i tak dalej, i tak dalej. Ale jadąc w nocy pociągiem jeszcze, przeglądałem ogłoszenia oczywiście i wskoczyła ta sztuka jakoś przed północą chwilę. No i rano zadzwoniłem do właściciela, 50 km od mojego domu rodzinnego, pojechałem. Nawet nie miałem się do czego przyczepić, 11 800 km. I mówię, jak ja tą cenę starguję, nie? Do czego się czepić? Tak, dokładnie, nie? Ale naprawdę nie było nic złego z tym motocyklem. Ile to było lat temu? 2015 rok, 8. Wow, 8 lat także, temu. Także jest od 8 lat w moich rękach. I dziś ma ile przebiegu? 71 tysięcy. No dobrze, to łatwo policzyć, że zrobiłeś kilkadziesiąt tysięcy kilometrów w różnych miejscach, w różnych warunkach. Ty mieszkasz na co dzień w Londynie. Dokładnie. Ale pochodzisz z Częstochowy. Tak. Ten motocykl raczej jest w Częstochowie i raczej to jest twój punkt startowy. Dokładnie. Na twoje wycieczki bliższe i dalsze. No dobrze, to zanim o twoich przygodach z Fireblade'em, o tym, co się w nim działo, o twoich przygodach i wyjazdach, na przykład na Wyspę Man, powiedz mi, co było wcześniej? Co zanim Fireblade jeszcze? Krótka wycieczka w czasie. Nic. Nic. To jest bardzo rozsądny motocykl na pierwszego sprzęta. Nie pochwalam, nie potwierdzam. wiadomo, miałem jakieś tam przygody. Skuter 50, potem służbowa 125 Honda CBF. Parę też tysięcy na niej zrobiłem. No i potem wskoczyłem na tego.
to wbrew pozorom nie jest aż taki potwór, jeżeli się nie przekracza 8000 obrotów. I pod warunkiem, że ma się odpowiednią ilość odpowiedniego oleju w głowie. Dokładnie. To jest pewnie bardzo ważne. To zdecydowanie tak. Ja... Tutaj też dochodzimy do bardzo ważnego elementu, mianowicie w tym motocyklu, co troszeczkę mnie zaskoczyło, ja myślałem, że Honda już wtedy wprowadziła to wszystko. Tu jeszcze nie ma tych wszystkich systemów. Tutaj nie ma Rain Mode. Tutaj nie ma kontroli trakcji, no okej, okay. Ale tutaj nie ma nawet ABS-u. Nie ma. Można było ją już kupić z ABS-em w tamtym czasie, tak. Ale to jest akurat egzemplarz bez ABS-u. No dokładnie, Honda w 2008 roku wprowadziła pierwszy ABS do motocykla i można było równolegle wybrać sobie wersję z ABS-em lub bez. Tutaj właściciel pierwszy wybrał bez i jak najbardziej wszystko jest w rękach kierowcy nadal, więc trzeba być ostrożnym, bo tyłek też to jakby lubi sobie uciec szybko. I ten Fireblade, pomimo że jest motocyklem sportowym, jest twoim zdaniem motocyklem całkiem wygodnym. W ogóle jest. Fireblade kiedyś uchodziły, wśród sportów była tak. Jedynka, GSX-ery, i wszyscy mówili, no dobra, to z nich wszystkich najmniej radykalny, najmniej zero-jedynkowy jest jeszcze Fireblade, bo ta pozycja na nim jest jeszcze w miarę komfortowa w cudzysłowie. Nie no, jest naprawdę mnóstwo miejsca, żeby usadzić tyłek od samego baku do zadupka aż. Bak jest dosyć spory, więc jest się na czym zakotwiczyć. Prędkości autostradowe 140 km, 150 tak spokojnie lecieć. Jest bardzo przyjemnie, bo nie obciąża się nadgarstków. Jest ten pęd powietrza taki, że fajnie można sobie siedzieć i jechać bez problemów. Dużo zakrętów, jak się robi jakiś z takimi mniejszymi prędkościami, no to wiadomo, że to już się daje we znaki. Ale to jak na każdym motocyklu. Wtedy pęd powietrza troszeczkę już mniej odciąża ręce i dokładnie, dokładnie tak. Ale ja nim zawsze robiłem tak, że po prostu na wyjazd wsiadałem, leciałem autostradą pierwszy dzień do jazdówki i potem już gdzieś tam na miejscu... Zabawa na zakrętach. Dokładnie, typu Chorwacja. No dobrze, jako taki bardzo początkujący motocyklista, kupiłeś sobie Fireblade'a i co, w pierwszym sezonie od razu Chorwacja, czy najpierw to z Częstochowy do Katowic? Pierwszy sezon tam, gdzie studiowałem, czyli w Gdańsku. Od razu szkolenie z instruktorem na torze, bo według mnie to jest jakby najlepsza droga rozwoju motocyklowego. Mówiłeś, że w ogóle każdy sezon starasz się zaczynać od treningu na torze. Zdecydowanie tak, no bo jakby przerwa zimowa jest dosyć długa u nas, więc trzeba się w tego sprzęta wjeździć. Jadąc do Grecji nie zrobiłem tego i byłem po prostu takim drewnem na zakrętach w Grecji, że to mogło się nawet źle skończyć, nie? Bo od razu wyciągnąłem motocykl z garażu, zrobiłem serwis i pojechałem do Grecji. Więc byłem zupełnie nierozgrzany, niewjeżdżony w motocykl, no ale jakby bez przygód też udało się. W ogóle te kilkadziesiąt tysięcy kilometrów zrobiłeś bez żadnego dzwona, upadku, bez nawet parkingowego opaciaka? Położyłem go w Grecji na prawej stronie, ale go po prostu odłożyłem, bo wyjeżdżałem na Zakynthos z takiej bardzo stromego wyjazdu z plaży i zabrakło mi gruntu pod ziemią, ale... Crashpady przyjęły wszystko. Ja go po prostu już nie utrzymałem w rękach, też nie chciałem go kłaść na nogę, bo byłem w krótkich spodenkach. Wiadomo, jak się zwiedza w 30-stopniowym upale, to wiadomo, że się jeździ trochę inaczej w tych południowych krajach. Z ciekawych kierunków, właśnie południowych krajów, to była Chorwacja, to była włoska Sycylia czy Sardynia? Sycylia. Sycylia, tak. Sycylia. Co tam jeszcze było z takich mocniej upalnych regionów? No wiadomo, po Chorwacji większy apetyt, no to Sycylia, później po Sycylii Grecja. I poprzepłynąłeś sobie promem na Zakynthos. Przepiękna, urokliwa wyspa, zjechałem ją skuterem. Tak, wspaniała. No. Ale nie takim większym motocyklem. No ją motocyklem można pewnie zjechać w godzinę całą. Tak, naprawdę, 40 nie? minut z południa na północ można się przedostać. Ja też byłem poza sezonem, więc wiadomo, drogi były puste, nie było turystów. Dopiero się sezon zaczynał, przygotowywali wszystko do sezonu. Ale faktycznie Grecja, kontynent dookoła, od masywu Olimpu, Ateny, Półwysep Koryntu i potem Zakynthos i Lefkada. Super. Jak się pakujesz na nią na takie wycieczki do Chorwacji, do Grecji? Tankbag, 15 litrów. Mhm. Na zadupku mam sakwy Givi, które świetnie się tutaj wpasowują, bo są oparte o podnóżki sety tylne i plecak do tego jeszcze na tyle. Także tak całkiem... Plecak jakieś lekkie rzeczy, żeby ramiona nie bolały i jesteś nie, plecak w stanie się... na zadupku w ten sposób, w sensie montujesz go na pajączku. Wymieniam po prostu nakładkę na fotel pasażera. Rozumiem. I pajączkiem przyczepiam do zadupka, także komfortowo jeżdżę bez żadnego plecaka na plecach czy czegokolwiek. Tak, to jest jakieś rozwiązanie, rzeczywiście można się w ten sposób spakować na tygodniowy wyjazd, dwutygodniowy, bo takich tutaj mówimy. Trzy tygodnie. Trzy tygodnie. Spakowałem się w trzy tygodnie. Byłeś też na wyspie Man.
Byłem w zeszłym sezonie. Tam, gdzie słynne wyścigi TT. Tak. Też kiedyś byłem, ale nie dojechałem tam na motocyklu, a to jest najfajniejsze. Pojechać tam na motocyklu, przepłynąć promem. Zdecydowanie. Jak dużo wcześniej musiałeś, zarezerwować promy, noclegi na Wyspie Man? Wiem, że to jest kłopotliwe, że trzeba to robić z dużym wyprzedzeniem. Bilety z Anglii na Wyspę Man, na promy, pojawiają się podczas tygodnia wyścigowego rok wcześniej. Więc żeby zabukować sobie komfortowe daty promów i komfortowe godziny, trzeba to robić rok wcześniej. Okay, wiadomo, tak, że później można to dokupić. Ja to robiłem dosyć późno, bo robiłem jakoś na jesień, więc kilka miesięcy przed Wyspą Man i już miałem właśnie takie daty, że 2:30 wypłynięcie z Liverpool na Wyspę Man, ale też spoko, bo byłem o 5:30 rano, kawka i od razu pętelka po wyspie. No więc pojeżdżenie po Wyspie Man po trasie wyścigu TT na swoim motocyklu to musi być to jest adrenalina, coś adrenalina nie do pisania. Ja teraz, jak o tym opowiadam, ja mam ciarki teraz normalnie na rękach. 10 dni jazdy po Wyspie Man, trasa. Mieliście wokół dobrą wyspy. Pogodę, bo tam pogoda bywa kapryśna. Raz albo dwa padało, a tak było całkiem dużo przyjemnie szczęścia. Cały czas. Dokładnie tak. Ja tylko tutaj się zwrócę do widzów. Jak poszukacie tam dalej głębiej w filmach na moim kanale na Barymoto, to znajdziecie taką moją krótką relację, kręconą tak bardzo amatorsko z kamerki GoPro, tak selfie. Kiedy byłem właśnie na Wyspie Man, udało się zrobić tam też jedną pętelkę kiedyś o poranku, no ale ja byłem tam tylko przez 2 dni, więc tak, nie zdążyłem. Ale to już wystarczyło, żeby posmakować tego klimatu, żeby pochodzić po padoku pomiędzy zawodnikami. To jest niesamowita atmosfera. Trudno porównać dla mnie to wydarzenie do jakiegokolwiek innego zdecydowanie wydarzenia. Zdecydowanie. Ja to nazywam Mekką motocyklistów po prostu, że każdy motocyklista, który jara się wyścigami ulicznymi, sportowymi motocyklami, powinien tam pojechać raz w życiu, odwiedzić. W przyszłym roku wracam. Jakby. Wracasz? Tak, zdecydowanie. Super. No, super. Zdecydowanie. No jedyna trudność jest tylko właśnie to zabranie się za to, żeby to zorganizować. Nie wiem, warto sobie chyba znaleźć kogoś, kto już to robił, żeby podpowiedział, zdradził jakieś tajniki, gdzie szukać noclegu. Albo być może robić to na przykład z namiotem i ze śpiworem, żeby być bardziej niezależnym, bo tak też niektórzy tak, robią. Tak, ja byłem przez 10 nocy z namiotem i śpiworem. Noclegi kwoty 18 funtów za noc. Jedyny minus, że na Wyspie Man jest dosyć chłodno. Bo w nocy to było jakieś 8, 9, 10 stopni tylko, więc trzeba mieć raczej grubszy śpiwór, ale poza tym w ciągu dnia super, super miejsce. Sama wyspa jest też przepiękna. Ten odcinek będziemy publikować w maju 2023. To jest doskonały moment, żeby zacząć planować wyjazd na Wyspę Man na TT 2024. Dokładnie. To jest właśnie ten około rok i to jest dobry moment, żeby zacząć, więc być może kogoś to zainspiruje. Sporo Polaków już tam było, sporo Polaków już tam jeździ, więc można znaleźć na pewno w sieci różne informacje, tak, które mogą pomóc. Można do mnie się odezwać tak samo. Także zalinkujemy do zawsze Twojego Instagrama na pewno pod tym filmie, w opisie czy w komentarzu, więc pewnie też znajdziecie jak ktoś to. Ale wiesz na co się piszesz. Tam teraz kilkadziesiąt osób może się zgłosić. Niech piszą. Zrobię jakiś poradnik zbiorczy chyba po prostu, jak wygląda wyjazd na Wyspę Man i co zrobić, jak się przygotować. Byłoby świetnie, bo wiele osób tego szuka. Ja teraz zadam Ci takie pytanie, na które już znam odpowiedź. Czy coś tutaj się zepsuło, drogi użytkowniku Hondy, przez te kilkadziesiąt tysięcy kilometrów? Wiem, że pewnie nie. Wiadomo, że Hondy się nie psują. Ja tu nawet regulacji zaworów nie robiłem. Jedyny minus, mankament był taki, że skończyły mi się łożyska w przednim kole i właśnie wymieniając opony na Wyspie Man, mechanik powiedział, kończą się łożyska, ale jeszcze trochę dojedziesz. No i udało mi się na nich wrócić do Polski. Niestety skończyły się tak, że przednia felga się rozryła delikatnie, jest wstawiona tulejka. Ale to było. Czyli już dojechałeś na granicy. Na końcu, do domu, ale już. Tak, i nigdzie dalej. Dokładnie. 10 km dalej byłby problem. Dojechałem do warsztatu i na tym się skończyło. Okej, okay, no to można powiedzieć kwestia eksploatacyjna, tak czy inaczej, czy Honda dowiozła do celu. Także zdecydowanie tak, ona nigdy mnie nie zawiodła, zawsze mnie dowoziła do celu. No dobra, a żeby nie było tak kolorowo, czy. Jak odpowiesz na ten zarzut, wiesz, ludzi, którzy wolą R1, którzy wolą na przykład coś bardziej egzotycznego, na przykład Panigale i mówią, nie, Fireblade to nudny, to taki Passat wśród motocykli, bo to wszyscy jeżdżą na Fireblade'ach, tutaj się nic nie dzieje. Czy to jest motocykl trochę nudny dla Ciebie? Nie, no absolutnie to nie jest nudny motocykl. To jest motocykl, którym można właśnie pojechać na tor, bo świetnie się do tego nadaje. Dużo wybacza na torze, naprawdę dużo wybacza.
Można nim zapakować się i jechać na wakacje 3-tygodniowe w ciepłe kraje, w chłodne kraje. Można nim jeździć codziennie po mieście do pracy. Ma na tyle dużo mocy i momentu, że nawet nie trzeba za bardzo wachlować tymi biegami po mieście. Tylko odkręcać. Ja oczywiście tylko Cię podpuszczam. Ja wiem o tym. Spalanie. Bardzo dużą zaletą tego motocykla jest spalanie. Szóstka? Przyjechałem tak właśnie z Częstochowy autostradą 150-60 cały czas na blacie. Czyli przez Niemcy jechałeś. 6,5 litra dokładnie. 6,5 litra da się przydać. Ale no, to rzeczywiście jest. Jak się wypuszczałem na takie wyjazdy bocznymi drogami, gdzieś tam lasami, zakręty spokojne, spokojna jazda, poniżej piątki potrafi zejść. Wow. Wow. No oczywiście motocykl, który ma 175 koni. 8 chyba dokładnie. Prawie 180 koni mocy. 3,8, tak podają. Nie może być nudny. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak z niego korzystacie. Ode mnie tylko taka porada, jeśli motocykl rzeczywiście bez tych wszystkich systemów i bez ABS-u, no to niech nie sięgają po niego osoby niedoświadczone, dlatego że on naprawdę już wymaga pewnego poziomu umiejętności jazdy na motocyklach. Ciekawa rzecz, jaką powiedziałeś, że on jest dla Ciebie wygodny również w klasie, ale tutaj muszę spytać o Twój wzrost. Ty masz podobnie 1,80 jak ja? 1,80 m. No. Okej. Okay. Myślę, że osoby nawet trochę wyższe również tutaj się na nim odnajdą. Zdecydowanie. Jest naprawdę dużo miejsca na tyłek. Odległość od kanapy do kliponów jest dosyć długa, także można się wygodnie usadzić. Właśnie i w szybkich przelotach się fajnie można poskładać za owiewką i w wolniejszych można sobie w bardziej wyprostowanej pozycji usiąść. Jaką widzisz alternatywę dla tego motocykla? Gdybyś dziś, no załóżmy, miał jakiś nadmiar gotówki i mógł sobie kupić nowy motocykl, to z tych motocykli, które dziś widzisz na rynku, widzisz coś takiego, co Cię przyciąga, co Cię kręci? Tak. Nowy Fireblade, jeszcze w tym malowaniu z Wyspy Man, w którym John McGuinness w zeszłym roku jechał podczas tego setnego wyścigu, ale są już kwoty rzędu 35 tysięcy funtów i wątpię, żeby były dostępne jakiekolwiek sztuki już teraz. To tak, chętnie musisz tylko pamiętać, że on jest znacznie bardziej radykalnie sportowy, to tak, znaczy podnóżki powędrowały tak wyżej, pozycja stała się już taka, więc on już przestał być tak komfortowym. Fireblade'em. Dokładnie, ale jakby miał się przesiadać na coś innego, no to wtedy Afryka. Okej, czyli zupełnie inny typ motocykla, coś bardziej. Tak, no ale jakby Honda będzie stała obok, także zawsze można wyskoczyć na tor i zawsze można wyskoczyć gdzieś w jakieś szutry i offroadowe klimaty Afryką, nie? Ja jeszcze raz tutaj przy Tobie odszczekuję oficjalnie. Ten motocykl naprawdę fajnie wygląda. To, co napisałem o nim te kilkanaście lat temu. Bardzo dużo ludzi go nazywa sową przez ten właśnie przód. Słyszałem określenia sowa, słyszałem określenie osiołek. Osiołek? Jeszcze jakieś, tak. Tego nie słyszałem. Osiołkiem, no, przez niektórych. Pewnie jeszcze jakieś inne określenia można, jeżeli spotkaliście się z innymi, dajcie znać. Ja jeszcze tylko na koniec chciałbym skorzystać z okazji i pozdrowić. Jako że Ty mieszkasz na co dzień w Londynie, ja widzę też w statystykach YouTube'a i w statystykach mojego Instagrama bary.moto. Tam też zaglądam do tych statystyk i widzę, że pojawiają się osoby i to jest całkiem sporo osób właśnie z tej Polonii mieszkającej w Wielkiej Brytanii, za naszą zachodnią granicą, w Niemczech i jeszcze w kilku innych miejscach, więc serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Polaków, którzy oglądają nas spoza granic Polski. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać na zakończenie, może z kwestii eksploatacyjnych, coś czego nie powiedzieliśmy? Zdecydowanie. Pierwsze pytanie, jakie się pojawia, kiedy tylko ludzie widzą ten motocykl, czy bierze olej? Jeżeli się ich nie pałuje, to nie biorą tego oleju. Nie biorą, dementujemy. Tak, jeżeli się wyskoczy na niemiecką autostradę, tak jak wracałem spod Wyspy Man, tam są historie, że potrafi wypić wszystko, co jest w zapasie i zatrzeć silnik. Wtedy, kiedy się kręci go do końca. Pod czerwone pole. Tak, do końca, jak się nim lata pod 300, to wtedy trzeba sprawdzać ten olej, jak jest pałowany, bo sprawdzajcie poziom oleju w swoich motocyklach, mi nigdy nie brał oleju. Ale i tak sprawdzam, wiadomo. To jest bardzo ważne. Sprawdzajcie poziom oleju i sprawdzajcie ciśnienie w waszych oponach, szczególnie po zimie, bo wciąż słyszę kolejne historie, że ktoś zapomniał sprawdzić. Tak. Motocykl się nie prowadzi, coś jest nie tak, okazuje się, że ciśnienie jest pewna w oponach. Jest pewna lista, którą pewna trzeba... lista kontrolna, tak jak u pilotów, tak jak samolot. Którą trzeba robić przed każdym wyjazdem nawet, więc... Mamy zamknięte tematy eksploatacyjne? Nie wiem. Napęd. Kiedy ostatnio wymieniałeś napęd? 30 tysięcy kilometrów temu. Dobrze. Opony, czyli będzie do wymiany za chwilę. Opony pewnie. 20 tysięcy potrafią. Dobrze. Na jakich oponach jeździsz? Sportowo-turystyczne opony? Teraz mam Mecelery M9 RR, a do tej pory jeździłem na Bridgestone'ach S22. Testujesz, próbujesz różnych?
Akurat wymieniam opony na wyspie, mam takie były pod ręką, więc takie wrzuciłem. To jest ta sama półka, całkiem dobrze się trzymają, chociaż do Bridgestone'ów mam większe zaufanie, bo jeździłem nimi i w deszczu, okay. i w deszczu ze śniegiem, tak jak Super. Mówiłem Ci, na Transfogaraskiej w Rumunii. I nie miałem żadnych obaw co do tego, czy będą trzymać. Wiesz, że dużo tych rzeczy jest w głowie, nie? Czasami ktoś mnie pyta, a Mecelery, a może Pirelli, tak. a może Dunlopy? Ja zawsze odpowiadam, wiesz, poziom opon, oczywiście z podobnej półki, jeśli mówimy na przykład o oponach sportowo-turystycznych, tak. to u tych renomowanych producentów różnice między nimi będą tak niewielkie, tak. że na ogół to, co się mówi, wynika z jakichś mitów, plotek niesprawdzonych i tak dalej. Tak, dokładnie. Generalnie są to opony na podobnym poziomie. Historie typu komuś się koło uślizgnęło, no ale wyjechał po zimie, nie dopompował, miał za niskie ciśnienie w przodzie. I nie potrafimy się później przyznać do własnego błędu, wolimy zgonić na opony. To jest osobna tak, historia. Tak, być może kiedyś nagramy o tym odcinek. Ja tobie dziękuję już bardzo. Dzięki, że przyjechałeś specjalnie do Warszawy, żeby się spotkać, bo ja oczywiście w sezonie zarobiony, więc nie udało się pojechać do ciebie. Wszystkiego dobrego. Nie ma problemu. I dla widzów jeszcze raz. Pozdrawiam również. Dobrego sezonu. Run.